Partnerem programu Regionale Tête-à-Tête jest antykwariat Pan Paser. Witamy w naszym programie Regionalne Tête-à-Tête. Państwa i moim gościem obieży świat podróżnik, osoba, która i kocha motoryzację, ale też kocha podróże. Patryk Korbel, witam Cię serdecznie. Cześć Pawle. Oczywiście zanim pozwolisz, że rozpoczniemy program, jak zwykle powitam gości nowym obrazem Alfreda Oruby. Jest to obraz Zabawa w Szczawnie, czyli chodzi o nasze Szczawno Zdrój. Wszystkie obrazy Alfreda Oruby, czyli osoby zasłużonej, utalentowanej, która odeszła dekadę temu, znajdują się w kolekcji antykwariatu Paser, który jest naszym partnerem naszych programów. Ale jeżeli jesteście zainteresowani kolekcją i ciekawymi obrazami, możecie oczywiście zadzwonić pod numer, który wyświetla się podczas programu. Ale przejdźmy oczywiście do istoty, do naszego gościa. Patryk, myśmy się mieli spotkać już kilka razy wcześniej i kilka lat wcześniej, zanim powstała ta fantastyczna książka Samochodem na weekend z Polski. Myśmy mieli rozmawiać już wtedy o podróżach, które zacząłeś odbywać. Ale te podróże były szczególne, bo jeździłeś też szczególnymi samochodami. Kiedy to się zaczęło? To było dobre kilka lat temu. Samochody z duszą to taka pasja. Staram się, jak tylko się uda, kolekcjonować samochody. W tej chwili mam trzy. No problemem zasadniczym to jest miejsce, gdzie to trzymać. Ale mam takie trzy perełki. Mały Fiat, duży Fiat, czyli klasyka polskich dróg, plus Trabant. Trabant sięgnął roku 50 w tej chwili, znaczy 50 lat, doprecyzowując, więc maszyna już taka półwieczna. Patryk, zanim zaczniemy rozmawiać o podróżach, interesuje mnie to, jak je naprawiałeś, remontowałeś i skąd brałeś części. To chyba nie było łatwe zadanie. Jeżeli chodzi o części, to wcale nie jest tak źle, ponieważ magazyny w Polsce i jeszcze za granicą, tu mowa o Trabancie, są ludzie, którzy te części mają, można dostać. Natomiast problemem jest znalezienie mechanika, który pomoże w tym, bo wiadomo, proste naprawy wykonuje samemu i nie jest to skomplikowane. Czyli tak jak w PRL-u się robiło. Czyli tak jak w PRL-u, dokładnie. Z doświadczenia wiem, co się może zepsuć. Także wyruszając wyprawę możemy przewidzieć, co ewentualnie może się zepsuć. No i wtedy przygotowujemy się, ja kompletuję część, oczywiście no to, co mogę zabrać. W przypadku malucha bagażnik 100-litrowy nie jest oszałamiający, ale też jest już wypracowany system pakowania na wyjazd rzeczy. No i wtedy pakujemy i jedziemy. Gdybyś dzisiaj miał się cofnąć w czasie i pomyśleć, jak zaczynałeś, ciężko byłoby ci dzisiaj zacząć tak samo jak wtedy od pierwszych złomboli, chyba tak, jeżeli dobrze kojarzę? Z takich dalszych wypraw to były, tak, to dokładnie wspomniane złombole. To mamy 2000, chyba 15 rok, z tego co pamiętam, czyli kilka lat temu. To był pierwszy złombol. Prawie dekada. Prawie dekada. Przecieraliśmy w ogóle na tym obszarze tu aglomeracji wałbrzyskiej, okolic szlak, bo byliśmy jako pierwsi. Później już kolejne lata ruszyli inni za nami, czy w nasze ślady. Powiem odnośnie złombolu króciutko. To jest impreza charytatywna, polegająca na tym, że jest takie ekstremalne wyzwanie. No i dla uczestników i dla pojazdów, które biorą udział. I w zasadzie chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej pieniążków dla dzieciaków, z domów dziecka. Taki jest cel. I co roku ta pula osiągana jest coraz większa. Jeżeli miałbyś dzisiaj pomyśleć o tym, gdzie chciałbyś pojechać, to byłyby te same trasy, od których zacząłeś i od czego właściwie zacząłeś? Jeżeli chodzi o trasy, to tak. Pierwszą taką większą imprezą przy okazji złombola był przejazd przez Alpy. Dla małego Fiata było to wymagające mocno, dlatego że raz, że mamy mały samochód, mamy małą moc silnika,
i teraz przedrzeć się przez Alpy, no to już jest to nie lada wyzwanie. A jak z zasięgiem paliwowym? No właśnie, i teraz zasięg paliwowy w Maluchu to jest mniej więcej jakieś 300-350 km. Jadąc taką normalną prędkością przelotową, mowa o 80 km na godzinę. To jest taka bezpieczna prędkość, bo też jeżdżąc takimi pojazdami musimy wziąć pod uwagę, że one szybko się męczą. I też dobre traktowane z naszej strony odwdzięcza się tym, że się mało psują. Więc to musimy brać pod uwagę. Więc w górskiej jeździe no to tak około 300 km na zbiorniczku. Powiedz, było to dla Ciebie i psychiczne, bo fizyczne zarówno też wyzwanie, ale psychiczne tak. Też. Jak wspominasz? Psychiczne też. Tutaj odeślę do, czy przytoczę wyprawę na Sycylię, również przy okazji z Łombola. Mieliśmy do przejechania 6000 km, czyli takim małym autkiem to już jest dystans. No. Fizycznie to jest taka trochę masakra. Najgorszy był jeden z etapów, ponieważ całość wyprawy musieliśmy zamknąć w 7 dniach, w tygodniu. Więc planowanie było tak szczegółowe, że musieliśmy ukłać każdy kilometr w ten etap dzienny, tak żeby dojechać na metę. Metą są kempingi w różnych miejscach po trasie oczywiście. No i jeden z etapów, ponieważ mieliśmy awarię, jeżeli będzie okazja, no to mogę tam kawałek opowiedzieć o tym. Oczywiście, opowiadaj. Mieliśmy przygody z mechanikami na Sycylii. Także jeden z etapów kosztował nas 980 km. No to przejechanie jednego dnia to było straszne wyzwanie, bardzo męczące i psychicznie, i fizycznie, już nawet nie mówię. Kiedy powstał pomysł założenia blogu? Bo blog nie powstał równorzędnie z Twoimi podróżami, tylko on powstał później. Kiedy pomyślałeś, trzeba się tym podzielić z innymi i jaka była myśl tego dzielenia się? Kilkadziesiąt lat podróżowania, zebrane materiały, rozmowy z ludźmi, z przyjaciółmi, którzy często podpytywali, a jak zrobić to, a jak dojechać tu, tak żeby się podzielić tym doświadczeniem, które zebraliśmy. No to nakłoniło mnie do tego, żeby założyć bloga i się tym wszystkim podzielić. 2019 rok wystartował blog i tak do dzisiaj radośnie się rozwija. Mam nadzieję, że dalej będzie się rozwijać. Więc tutaj bardzo mocno się angażujemy też, żeby pisać. Rozumiem, że też zbierałeś nanośnik, woziłeś ze sobą laptopa na wszystkie wyprawy, zbierałeś zdjęcia, materiały. Jak to wyglądało? Laptopa nie woziłem z tego względu, że tu jest walka o każdy centymetr w samochodzie i każdy kilogram. Głównie były aparaty telefoniczne, no wiadomo, teraz te telefony to mają świetne możliwości. Kamery. Tutaj przeważnie były dwie. Jedna fajna taka w 4K, żeby pokazać szerszy kąt. I jedna taka do ręki z gimbalem, żeby pokazać coś bliżej. Z możliwością oczywiście nurkowania, bo też jak są fajne widoczki i miejsca, to warto wskoczyć do wody, pokazać co tam jest pod spodem. No i w zasadzie ze sprzętu to mamy to. I potem po powrocie no to było zgrywanie, tego przeglądanie i wtedy szedł laptop. Czy takie podróże są kosztowne? Czy jest to inna forma alternatywna, ale dużo tańsza od zwykłego siedzenia w hotelu na plaży i z widokiem na morze? Zależy, gdzie pojedziesz. My celujemy w budżetowe wyprawy, żeby to wyszło jak najtaniej. Głównie śpimy na kempingach, chyba że jedziemy w taką stronę świata, że te kempingi no nie za bardzo. Przykładowo w Jordanii byliśmy, to tam raczej kempingowo nie ma mowy. I wtedy korzystamy z hoteli, z pensjonatów, czasami wynajmujemy mieszkania. Tak jak na przykład w Gruzji, no to chcąc poznać ten kraj, to bardzo polecamy, żeby wynajmować kwatery u tych lokalnych gospodarzy, bo przy okazji się mnóstwa rzeczy dowiemy i pobiesiadujemy i skorzystamy z gościnności. Natomiast w Europie głównie kempingi, bo to jest taka przyzwoita forma. Czasami też można wplatać spanie na dziko. Fajny temat.
tylko trzeba się też do tego przełamać i przygotować trochę. No i mieć samochód przede wszystkim, tak, bo w maluchu ciężko. Gdzieś tam na nocce przy wzroście moim, no to jest tak nie za bardzo. Ale na przykład jak ktoś ma kombiaka fajnego, to dokupić sobie materacę, kawałek sprzętu i można spać tam, gdzie się chce. Albo skorzystać z aplikacji w telefonie, na przykład Park4Night, bardzo fajnie rozwinięta i wtedy tamte miejsca mamy wskazane, rekomendowane, nie idziemy w ciemno. Okej, okay, a mówisz o nie tylko o Europie, ale o krajach oddalonych od Europy. Czy w grę wchodziło również podróżowanie promem? Jak wygląda właśnie transfer samochodu? Z promu korzystaliśmy, powiedzmy, z takiego dalszego, płynąc na Sardynię, więc Włoch planowaliśmy, w ogóle szukając biletów, tak, żeby tu iść tą stronę budżetową, więc szukaliśmy sobie na różnych tam przeglądarkach, wyszukiwarkach połączeń promowych, jak najlepsze. Padło akurat w jednym kierunku, żeby popłynąć z Livorno włoskiego. Rejs trwa około 8 godzin, jeżdża się samochodem, tam odprawy są bardzo podobne jak w przypadku lotów samolotem, czyli 2 godzinki wcześniej musimy się stawić, przechodzimy te procedury, wjeżdżamy samochodem, później należy pojazd opuścić i teraz w zależności, czy weźmiemy sobie kajutę, jak chcemy wydać więcej kasy, czy po prostu siedzimy nad basenem, kiedy płyniemy w lecie. My żeśmy korzystali z tej opcji na basenie. Więc mieliśmy tam ponad 6 godzin jeszcze leżakowania, kąpieli, bardzo przyjemnie spędzony czas i później zjeżdżamy z promu, jedziemy dalej. Czy taka podróż jest ogólnie, jedna wyprawa jest kosztowna? Dużo się wydaje? No wszystko zależy przede wszystkim, jeżeli mówimy o promie, od tego w jakiej cenie złapiemy bilety. Jak nam się uda zrobić to taniej, no to już oszczędzamy. Jeżeli chodzi o podróż samochodem, no to ceny paliw są twarde, tutaj nie przeskoczymy, aczkolwiek można też pokombinować, tak? Bo jadąc autostradą przykładowo do Włoch, warto zjechać sobie przed granicą w Austrii, na przykład do jakiejś mniejszej miejscowości, zatankować taniej niż we Włoszech poza autostradą, bo tam jednak te ceny są wyższe, więc też to z doświadczenia wynika, tak? Przejechane kilometry już wiemy, gdzie zjechać, gdzie zatankować, gdzie coś kupić. Także to jest, wszystko jest podzielone, zależy od części i od danego kraju, części. To wróćmy do Polski, bo właśnie twojego autorstwa wyszła książka i też poradnik, można powiedzieć, o tym, jak podróżować właśnie po naszym kraju samochodem na weekend z Polski. To jest zbiór, nie oszukujmy się, dużego bagażu doświadczeń, który zdobyłeś. Tak, ponad 20 lat. Tak, 20 lat zebrane w jednej książce, ale też pozwoli to innym ruszyć twoimi śladami. Zgadza się. Zamysł przewodnika jest taki, żeby skorzystać z naszych rad. Ja tak pokrótce opowiem. Przewodnik składa się z dwóch części. Pierwsza, taka mniejsza, to jest część poświęcona takim naszym poradom. Czyli tutaj dzielimy się wiedzą w temacie, jak zaplanować podróż, jak przygotować samochód, jakie ubezpieczenia kupić, bo wachlarz chociażby ubezpieczeń na rynku jest potężny, tak? Więc na co zwrócić uwagę. Potem, kiedy chcemy spać na kempingach, podpowiadamy, jaki sprzęt kupić, ten taki niezbędny, tak żeby nie szukać, nie kombinować. Nawet osoby, które gdzieś już tam... Nawet jak złapiamy gumę w trasie? Też jest zmianka. Też jak najbardziej, co zrobić. No tu też mamy możliwość właśnie skorzystania z asystansu. Też niejednokrotnie korzystaliśmy. Były różne przygody typu, że wymieniliśmy jednego kapcia, przejechaliśmy 10 km, był drugi kapeć, no i takie różne były perypetie z życia wzięte. Potem jeszcze taka ważna część, jak przetrwać długie podróże. Ponieważ spotkałem się osobiście z przypadkami, gdzie ludzie mieli do przejechania 200 km i byli bardzo przestraszeni tą wizją. Naprawdę. I to nie śmiejąc się oczywiście z tych ludzi, natomiast jak zobaczyłem przygotowania tych ludzi do tych 200 km, to mi się tak zrobiło aż głupio, bo na dalekie
wyprawy robiłem to trochę tak bardziej. Gdzie na 200 km zabiera się telefon i portfel. Dokładnie. Każdy przedstawiciel handlowy to wie. Dokładnie tak. Natomiast dla mnie było to czymś bardzo fajnym, bo ci ludzie zaczynali od tych 200 km i oni się pieczołowicie do tego przygotowywali, co da też efekty do tych podróży dalszych. I to jest świetną sprawą, więc też tutaj się dzielimy właśnie takimi doświadczeniami, jak przetrwać te długie podróże. Co w tym samochodzie, jaki zapewnić klimat, atmosferę, co wziąć pod rękę, czego nie brać, jak jedziemy z dziećmi, jak im urozmaicić czas. Tego można się dowiedzieć z książki. Natomiast druga część, ta już szeroka, to jest przygoda i pokazanie gotowych miejsc, jest ich ponad 100, w krajach, które są przyległe do Polski. Czyli mówimy o Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji, Węgry, Austria, Rumunia. Chociaż tu ktoś powie, bo już się spotkałem z tym, ale Rumunia nie graniczy z Polską. Ale można to zrobić w weekend. Można zrobić w weekend, natomiast trasy są tak przygotowane, że można śmiało na nich pojechać na urlop. Każdy może sobie je modyfikować, ograniczać, może wybrać miejsca, które chce zobaczyć. Nie narzucamy, podpowiadamy, inspirujemy. Każde miejsce jest opisane, do każdego miejsca dajemy odnośniki, gdzie szukać więcej informacji, dajemy też rozdziały do danego kraju odnośnie tych podstawowych przepisów drogowych, żeby tego nie szukać, no chociażby informacje o opłatach drogowych, tak, winiety. Mamy ściągi, gdzie można kupić winietę online. Teraz na szczęście już nie musimy biegać po stacjach paliw, tak jak my zaczynaliśmy, to jeszcze były granice, jeszcze trzeba było biegać, te naklejki naklejać na szyby. Dzisiaj jest to elektroniczne. Dzisiaj sobie w domciu przed wyjazdem robimy elektroniczne zakupy, mamy z głowy. Powiedz mi z doświadczenia, które z tych miejsc, które opisaliście, było najbardziej dla Ciebie zdumiewające? To jest ciężkie pytanie, bo każde miejsce ma swój urok. Ja lubię miejsca związane i z naturą, i z historią, i z relaksem, odpoczynkiem, czyli świetną sprawą jest dla mnie chociażby wyjazd w kraje bałtyckie i spędzenie czasu nad morzem, na plaży, ale też rewelacyjne jest spędzenie nad Węgierskim Morzem, nad Balatonem. Czy chociażby jest jedna z tras tutaj poprowadzona z Wałbrzycha od nas, taka kultowa, od której ja zaczynałem pierwsze przygody, jeszcze pierwszym maluchem, jeszcze z granicami, ze wszystkimi procedurami, to jezioro, czeskie morze, rozkosz, tak, za Nachodem. I też jedna z tras właśnie jest poprowadzona tym szlakiem moim pierwszym. Można. Ale też książka opatrzona jest fajnymi kodami QR, pewnie dla osoby, która jedzie na fotelu obok, może po prostu podczas trasy sobie zeskanować kody i wejść na interesujące strony z danego kraju. Zgadza się. Zamysłem wprowadzenia kodów było właśnie celnie zaobserwowane przez Ciebie ułatwienie w podróży, tak żebyśmy nie klepali w telefonie adresu strony, tylko sobie tam z migawki czasnęli kod QR, wchodzimy na stronę, mamy pełną informację. I takie było założenie. Tak, żeby dobrze, to reasumując na koniec naszej rozmowy, Wałbrzyszanin. Dzisiaj ja, Wałbrzyszanin, siadam, planuję sobie trasę, kupuję książkę. Gdzie pojechać w pierwszą trasę? Jak ją zaplanować? Gdzie byś pojechał? Ja zapraszam śladami mojej pierwszej trasy, którą przecierałem jeszcze małym Fiatem dawno temu, jak były granice, jeszcze wszystkie te procedury. Czyli jedziemy z Wałbrzycha do Mezimeski. A z Mezimeski? Z Mezimeski możemy dobrze zjeść. Z Mezimeski jak zjemy, jedziemy do Aderszpachu, do Skalnego Miasta. Potem jedziemy do Brumowa, do klasztoru z mumiami. Piękna sprawa. Biblioteka z Harry'ego Pottera, jak to nazywam. Do tego mamy kopię całunu zabytkowego. No w ogóle świetna sprawa, petarda. I stamtąd możemy jechać na przykład na wypoczynek nad Czeskie Morze, czyli piękny zalew w rozkoszy. Piękna infrastruktura, Czesi to fajnie ogarnęli, wiadomo, nie mają dostępu do morza, więc sobie to, co mają, wszystko ładnie zagospodarowali i stamtąd ruszamy na prawdziwe safari swoim samochodem. Nie musimy lecieć do Kenii, przykładowo, żeby pojeździć wśród zwierząt dzikich. Czyli dwór królowy.
czyli dwukrałowe dokładnie, i tam możemy wjechać swoim samochodem, ale ciekawostka, możemy skorzystać z samochodu z ZOO, w Safari Parku, i wówczas koszt wjazdu jest niższy, niż byśmy wjechali ze pęką biletem kupionym własnym samochodem. Pewnie wszystko z racji ekologii. Wszystko z racji ekologii, dokładnie. I takie właśnie wycieczki możemy zaplanować w jeden weekend, wybierając się samochodem. Oczywiście, że tak, polecam. Państwa i moim gościem Patryk Korbel, autor książki Samochodem na weekend z Polski, ale także autor bloga samochodem na wakacje.pl. Czyli nie tylko weekend, ale również na wakacje. Jeżeli sobie wygooglujecie tytuł książki czy tytuł bloga, łatwo na niego wejdziecie, a pewnie w każdej większej tej internetowej księgarni można tą książkę nabyć, którą serdecznie polecam, przejrzałem, po prostu tuż przed wywiadem jestem naprawdę pod pełnym wrażeniem. Cieszy mnie to bardzo. Ale jeszcze jedna rzecz, bo też spotykasz się z czytelnikami przy różnych okazjach, są spotkania, więc jeżeli kupicie książkę, a będziecie chcieli Patryka autograf, dedykacja, a nawet i poradę, to zapraszamy na spotkania z czytelnikami, gdzie oczywiście będziecie mogli bezpośrednio... Każdą dedykację. Podpiszę każdą dedykację. Do zobaczenia. Dziękujemy, że byliście z nami w kolejnej odsłonie programu Regionale Tête à Tête.